Witam w nowej serii podcastów 12 kluczy dobrej pamięci. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i bardzo cię zachęcam do tego, żebyś subskrybował już teraz mój kanał. Bardzo się cieszę, że słuchasz właśnie tego podcastu i chcę ci trochę opowiedzieć o tym, co będzie się na tym podcaście działo. W kolejnych odcinkach opowiem ci o kluczach, jakie składają się na dobrą pamięć. Zabiegamy o to, by nasza pamięć była dobra od najmłodszych lat. Kiedy chodzimy do szkoły, dobra pamięć jest potrzebna do tego, żeby zapamiętać nowe informacje, nowy materiał. Kiedy chodzimy do pracy, uczymy się nowych umiejętności, poznajemy nowe osoby i tu też Potrzebna nam jest sprawna, dobra pamięć. Kiedy jesteśmy na emeryturze, chcemy spędzić czas aktywnie, ciesząc się znów dobrą pamięcią. Dlatego w każdą ostatnią niedzielę miesiąca chcę poświęcić czas na to, by opowiedzieć Ci o dobrej pamięci. Co możesz zrobić, by się nią cieszyć przez długie lata? Tak jak już wspomniałam, ta seria to 12 kluczy dobrej pamięci. Każdy z tych kluczy jest ważny i żadnego z nich nie można ominąć. Zatem zachęcam cię do tego, żebyś rzeczywiście co miesiąc słuchał tej serii podcastów 12 kluczy dobrej pamięci. No bo przecież kiedy chcesz otworzyć drzwi do domu, musisz otworzyć wszystkie zamki. Nie możesz jakiegoś pominąć. I właśnie tutaj dzieje się tak samo, żeby cieszyć się dobrą pamięcią, musisz każdy z tych kluczy włożyć do zamka do swojego umysłu, do swoich ym, nawyków. Zatem zachęcam Cię do tego, żebyś rzeczywiście z każdym z tych kluczy się zaprzyjaźnił, zaznajomił, a później zaprzyjaźnił. Zatem raz jeszcze zachęcam Cię do tego, żebyś wsłuchał się w każdy z podcastów i starał się z każdym z kluczy się zaprzyjaźnić. A tym samym, później każdy z zamków Otworzyć tak, by móc cieszyć się dobrą pamięcią. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym z podcastów, który nazywa się 12 Kluczy Dobrej Pamięci. Dzisiaj kolejny klucz. Tym kluczem, o którym chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć, jest cisza. Jest to klucz, myślę, zapomniany, albo może inaczej, lekceważony przez nas. Nam się wydaje, że cisza nie jest nam potrzebna, że mm, ciszę możemy czymś zastąpić, że dobrze jest, kiedy ciszę wypełniamy i tak naprawdę ta cisza nie ma miejsca w naszym życiu. A okazuje się, że jednak jest inaczej. Jak mówi definicja: cisza to brak dźwięków. Brak dźwięków. Zastanawiałam się długo nad tą definicją e, ciszy. No właśnie, brak dźwięków. Brak dźwięków e, tych zewnętrznych, ale też wewnętrznych, bo e, kiedyś się tam tak zastanawiałam, doszłam do wniosku, że istnieją dwa rodzaje ciszy: cisza zewnętrzna i cisza wewnętrzna. Chciałabym teraz opowiedzieć trochę o tych, o tych dwóch rodzajach ciszy. Jedna, ta zewnętrzna o nią właściwie jest łatwo. Łatwo jest wyłączyć telefon, wyłączyć telewizor, wyłączyć radio, zamknąć się w pokoju, gdzie jest cisza, gdzie nie ma dźwięków zostawić kogoś. Odejść, żeby właśnie mieć ciszę. Oto tak naprawdę jest dość łatwo. Dużo bardziej skomplikowana moim zdaniem jest cisza ta wewnętrzna. Cisza, która tak naprawdę o którą musimy. Niejednokrotnie walczyć, która jest jakimś takim ciężarem, może być naszym ciężarem, naszą jakąś trudnością. Dlaczego? Dlatego, że tej ciszy wewnętrznej no, nie wyłączy się od razu, nie, nie zamknie się dźwięków w jakimś pomieszczeniu u nas w środku. Musimy tak naprawdę ciszy wewnętrznej się uczyć się jej nauczyć, dbać o nią, dbać o to, by tak naprawdę ta cisza w ciągu naszych dni nam towarzyszyła. To nie jest tak, że raz nam się uda zadbać o ciszę i, i możemy być z siebie dumni. Raczej chciałabym, żebyśmy dążyli do tego, żeby walczyć o ciszę tak w codzienności, w naszej codzienności, dzień po dniu, walczyć o 5, o 10, 15 minut ciszy. Chciałabym teraz, żebyśmy zrobili sobie ćwiczenie, które mam nadzieję pokaże, czy mamy trudność z ciszą, czy też nie. Tutaj skupiamy się, tak jak już powiedziałam wcześniej, na tej ciszy wewnętrznej, bo z ciszą zewnętrzną możemy sobie jakoś poradzić. Skupiam się bardziej na ciszy wewnętrznej. Ćwiczenie dla nas będzie następujące. Daję ci minutę czasu. Proszę cię, żebyś przez tą minutę miał Ciszę w środku, czyli nie powinieneś mieć w środku, nie powinnaś mieć w środku, nie powinnaś mieć w środku żadnych dźwięków. Nie rozmawiaj ze sobą, nie, nie mów do siebie nic, bo to jest właśnie ta cisza, o którą musimy zabiegać. Czyli staramy się nic nie mówić do siebie, nic nie myśleć. Nic nie robić, tylko być w ciszy. Zanurzyć się w ciszy przez minutę. Chcę Ci pokazać, jak wielka to jest skala. Mamy 24 godziny do dyspozycji. Ja proszę cię, żebyś przez minutę był cicho w środku. No dobrze, to myślę, że zadanie jest jasne. I trzy. 2, 1, zaczynamy. I dziękuję. Teraz dwa pytania dla Ciebie. Pierwsze pytanie to to, czy udało Ci się zachować ciszę? Czy rzeczywiście o niczym nie myślałeś? Czy rzeczywiście było w środku, w Tobie było cicho? Czy masz takie poczucie, że e, tak, jestem w stanie. Być cicho, jestem w stanie nie myśleć o niczym, nie rozmawiać ze sobą, po prostu być cicho przez minutę. Jeżeli tak, świetnie. Jeżeli nie, pytanie następne. O czym w tym czasie myślałeś? Co do siebie mówiłeś? Czy y, może nie jest tak, że y, za wszelką cenę chcemy siebie uspokoić? Chcemy siebie wyciszyć. No cicho, cicho, już nie myśl o niczym. No cicho, żeby mi ćwiczenie się udało, to najlepiej nie myśleć, nie mówić. No to cicho, cicho. I w ten sposób tak naprawdę nie mam w sobie ciszy. To bardzo widoczne jest, kiedy mamy problemy ze snem, kiedy mamy problemy z bezsennością. To niejednokrotnie ja sama z własnego doświadczenia kiedy mam właśnie takie chwile, że nie mogę zasnąć, łapię się na tym, że po prostu bardzo dużo myślę. Myślę o tym, co powiedziałam, myślę co ktoś do mnie powiedział, myślę o tym jak się zachowałam, jak się ktoś w stosunku do mnie zachował, myślę o jakichś sytuacjach, o zdarzeniach, o tym co usłyszałam w wiadomościach, o tym co mnie dzisiaj spotkało albo co mnie spotka jutro. Przeżywam, wiecie, nie ma we mnie ciszy, bo ja ciągle żyję czymś, myślę o czymś, zastanawiam się nad czymś, rozmawiam ze sobą o, o czymś, o kimś. Dlatego chciałabym, naprawdę bardzo bym chciała, żebyśmy za priorytet w tym kolejnym miesiącu postawili sobie zadbanie o ciszę. Niektórzy Potrzebują do tego jakichś takich specjalnych warunków. To znaczy, muszą iść do lasu, muszą iść na spacer, siadają w wygodnym fotelu z jakimś pysznym napojem i na przykład zapalają świece. To wszystko jest dozwolone, o ile osiągniemy cel. Celem jest. Cisza. Celem jest wyciszenie, wyciszenie to tak, jakbyśmy mieli rozkręcone radio e, albo telewizor na, na cały zycher, jak to mawiała moja babcia. I e, byśmy chcieli teraz przyciszyć, przyciszamy, wyciszamy się, czyli ściszamy trochę te wszystkie dźwięki, które do nas dochodzą. Bardzo Was do tego zachęcam, żeby kolejny miesiąc właśnie na tym się skupiał. Właśnie temu poświęć swoją codzienność. Jedna minuta. Ja nie mówię o jednej godzinie ciszy. Mówię o minucie, minuta ciszy. Teraz chciałabym przejść do. Kolejnego elementu związanego właśnie z tą ciszą zewnętrzną i wewnętrzną. Co tak naprawdę cisza ma wspólnego z naszą pamięcią? Pamiętajmy o tym, że mówimy o dwunastu kluczach dobrej pamięci i śmiem twierdzić, że cisza jest jednym właśnie z tych kluczy. Dlaczego? Dlatego, że mm, kiedy jest w nas bardzo hałaśliwie, bardzo głośno, to jest do, dokładnie tak samo, jakbyśmy właśnie mieli rozkręcony e, telewizor czy radio, i czasem możemy mieć wrażenie, że nie słychać własnych myśli, bo jest tak głośno. Dokładnie to samo dzieje się z nami, kiedy w nas jest duży chaos, jest dużo, dużo dźwięków, brakuje nam ciszy. Wtedy też trudno jest nam cokolwiek usłyszeć, a tym cokolwiek mogą być jakieś ważne informacje, które chcemy zapamiętać. Kiedy jesteśmy u lekarza, to jest taka chyba moja najczęstszy mój przykład. Bo tych wizyt u lekarza trochę mamy i na przykład lekarz nam opowiada, mówi, co nam dolega, czy też um, mówi nam jakieś ważne informacje, czy to jakieś nazwy, które chcemy zapamiętać, które chcą, są dla nas istotne. A w środku głośno, hałas, huk i wszystko to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie zapamiętać informacji, które przekazuje nam lekarz. Drugi przykład. Spotykam się ze znajomą, której nie widziałam lat 30. Spotykam się z nią. Pamiętam, że miałam z nią bardzo dobre relacje. No, ale znajoma wyjechała za granicę, nie widziałyśmy się od tamtego czasu. Teraz zależy mi na tym, żeby zapamiętać jej numer telefonu. Oczywiście możemy znaleźć się w mediach społecznościowych, ale przypuśćmy, że chcemy od niej numer telefonu. I znów, kiedy mamy chaos w sobie. Czyli na przykład myślimy sobie w środku, rozmawiając z tą znajomą, myślimy sobie, jak ona się zmieniła, ciekawe co u niej, ciekawe co ona przeżyła, o rana, jak ona na mnie patrzy, w jaki sposób ona mnie postrzega, czy ja się zmieniłam przez te 30 lat, na pewno się zmieniłam, ale w jakim stopniu i tak dalej, i tak dalej, to wtedy tak naprawdę ta informacja z numerem telefonu może do nas nie dotrzeć. My po prostu poprzez nie przez to, że nie usłyszymy fizycznie tej informacji, tylko że ta informacja, ona w środku, w naszej głowie, w naszych myślach, nie będzie mogła nigdzie się zatrzymać, bo tam już będzie pełno. To jest tak, jakbyśmy chcieli włożyć do jakiegoś pudełka, w którym już jest, które jest po prostu zapakowane po brzegi. Chcielibyśmy włożyć Jakąś, nie wiem, piłkę, która ma średnicy 15 centymetrów, i my chcemy usilnie włożyć tą piłkę do pudła, które już jest zapakowane po brzegi. Nie jesteśmy w stanie, musimy coś wyjąć, żeby coś włożyć, i dokładnie tak samo jest w naszym myśleniu. Muszę coś zostawić, muszę odpuścić. Muszę zadbać o ciszę, żeby móc zapamiętać jakąś informację, która, na której mi po prostu zależy. Bardzo bym Was chciała um, zaprosić do tego, żebyśmy poobserwowali siebie. Mówiłam o tym, żebyśmy w tym miesiącu zadbali o, o jeden, jedną minutę ciszy, ale też chciałabym, żebyśmy siebie zaobserwowali, żebyśmy trochę popatrzyli na siebie w takiej perspektywie: ja równa się cisza albo ja równa się hałas albo ja równa się no właśnie. Chcę, żebyśmy dokończyli to równanie. Możecie napisać w komentarzach pod tym podcastem, co widzicie u siebie, jak to równanie wygląda. Ja od razu muszę się przyznać, że u mnie nie zawsze jest cisza. Doświadczam nieraz takich trudności właśnie z tym, żeby o tą ciszę zawalczyć w sobie doświadczam czasem trudności w tym, żeby po prostu iść normalnie spać, no bo właśnie kotłuje mi się w głowie i tych myśli jest bardzo dużo i bardzo dużo ze sobą rozmawiam dlatego um, też zależy mi na tym, żebyśmy żeby każdy z nas to ja mówię też do siebie, żeby każdy z nas dbał bardziej o ciszę. Moim też doświadczeniem takim jest to, że staram się raz do roku znaleźć taką przestrzeń, w której to rzeczywiście ten zewnętrzny czas dbania o ciszę. Znajduję. To znaczy, staram się rzeczywiście mniej spotkań mieć, mniej słuchać internetu, mniej patrzeć w media społecznościowe, jakby odciąć się trochę od tego wszystkiego. To jest taki jeden lub dwa takie momenty w ciągu roku, kiedy staram się to robić, żeby cisza. Zewnętrzna spowodowała to, że będę miała więcej ciszy wewnętrznej. Nie wiem też, czy kiedyś wam mówiłam o tym, że już od wielu lat nie mam telewizora w domu. Nie mam też, znaczy radio mam, ale po prostu go nie włączam. I y nie korzystam, nie korzystam z tego typu mediów. Mam internet, który naprawdę wystarczy mi, i czasem muszę się łapać na tym, żeby właśnie nie zagłuszył mojej ciszy właśnie on, internet, który mam na telefonie, tablecie czy laptopie. Dlatego zachęcam Was także do tego, żeby ograniczyć. Ograniczyć te dźwięki zewnętrzne. One mogą mieć wpływ. Myślę, że mają w ogóle wpływ na to, jak cisza w środku w nas, yy, jaka ona jest. Czy ona w ogóle jest? Czy ona w ogóle istnieje? Kiedy yy, zauważyłam to, właśnie, że kiedy zaczęłam ograniczać dźwięki zewnętrzne, yy, pojawiło się dużo więcej ciszy w środku we mnie. Pojawiło się dużo więcej takiego ułożenia, takiego, takiego poukładania. Ja mam czas na to, żeby się zastanowić nad swoim życiem, żeby przemyśleć. Sytuacji jakieś z dnia. Wcześniej byłam trochę taka zachukana, bo w telewizji coś tam leciało. Ja właściwie o niczym nie myślałam, niektóre rzeczy wykonywałam tak bardzo mechanicznie. Widzę po kilku, kilku albo kilkunastu latach widzę, że to ma dobre owoce dla mnie. Kiedy nie oglądam telewizji, kiedy nie słucham radia. Kiedy ograniczam właśnie chociażby internet, to naprawdę ma dobre skutki na to, jak ja się czuję i na to, jaka cisza jest we mnie, w moim środku. Zachęcam Was do tego, żebyście pomyśleli właśnie w takiej perspektywie, ile czasu poświęcam, czy w ogóle u mnie gra. Czy u, mnie, czy u mnie jest cisza, gra w sensie, czy, czy słucham cały czas czegoś? Jeżeli tak, może czasem zrobić sobie taką przerwę od różnych dźwięków, spróbować poszukać ciszy w swojej codzienności, w swoim zwyczajnym, normalnym życiu, w tych obowiązkach, które mamy. Myślę, że każdy, niezależnie od tego, y, jaką pracę wykonuje, y, jakie ma właśnie obowiązki, jest w stanie poszukać ciszy. Poszukajmy ciszy w samochodzie, poszukajmy ciszy w domu, y, posłuchajmy ciszy w swoim środku. Często też słyszę odnośnie tego samochodu, często słyszę, że panowie mówią, nie, 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 z radia w samochodzie to ja nie zrezygnuję. Ja was do tego zachęcam. Naprawdę świetne, świetne ćwiczenie. Bardzo dobrze się czuję za kierownicą, kiedy jest cisza, a uwielbiam jeździć samochodem. Także naprawdę to jest taka rzecz... Fantastyczna, kiedy mogę się skupić na horyzoncie, na tym, jakie przestrzenie mijam, co jest obok mnie, na drugim człowieku, to daje mi właśnie cisza. To daje mi cisza. Cisza sprawia, że mam lepszą pamięć, ale też sprawia, że zauważam drugiego. A to przecież właśnie o to tak naprawdę chodzi żeby zauważać siebie nawzajem. Tego wam życzę w tym miesiącu. Życzę wam dużo otwartości na zmiany, dużo ciszy zewnętrznej, dbania o ciszę wewnętrzną i słyszymy się za miesiąc, w ostatnią niedzielę miesiąca. Kolejny podcast, kolejny klucz dobrej pamięci. Zachęcam do tego, żebyście zostawili komentarze, co myślicie. Jak wam się wydaje, czy cisza rzeczywiście jest tak ważna w naszym życiu, w naszej codzienności? Zachęcam Was do tego, żebyście zrobili równanie. Ja równa się, no właśnie, czy cisza na pewno, czy może coś tam jeszcze by trzeba było dodać? Ja równa się cisza, plus internet, minus telewizor. Na przykład, to moje równanie. Zachęcam Was do zadbania o ciszę, zadbania o siebie i zobaczenia siebie i drugiego człowieka, który jest tuż obok. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Małgorzata Kospin.